jesteśmy po najważniejszej decyzji o przyznaniu środków na budowę obwodnicy. Rząd jest przygotowany, aby 9 lutego podpisać umowę. Tutaj oczywiście władze samorządowe muszą dopełnić wszystkich formalności, żeby to było możliwe. Przez obecny rok rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że środki z obecnej perspektywy unijnej już są równe, a nawet nieco większe niż te środki, które zostały dla naszego regionu przyznane w poprzedniej całej perspektywie unijnej, a plany są takie, że mamy szansę kilkakrotnie przekroczyć te kwoty, które w poprzedniej perspektywie unijnej były przyznane, to grubo ponad miliard złotych ze środków unijnych dla całego naszego byłego województwa wałbrzyskiego. Jeszcze raz dziękując za wszystkie zabiegi na rzecz tego, żeby ta obwodnica powstała, chciałem też wyrazić przekonanie, bo przecież pamiętamy w drugiej połowie lat 90. już była rozpoczęta budowa, tak można powiedzieć, że teraz pójdzie to wszystko sprawnie. My deklarujemy, ponieważ my kierujemy się merytorycznymi przesłankami i my deklarujemy, że też będziemy przy tej inwestycji do dyspozycji władz samorządowych. Rozumiem, że mogę tak powiedzieć też w imieniu ministerstwa, ale na pewno i radnych, i parlamentarzystów naszego regionu. Oczywiście to jest realizacja naszych zapowiedzi wyborczych. Zapowiedzi wyborczych, gdzie jasno mówiliśmy Polakom, że na wsparcie ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości mogą liczyć nie tylko wielkie aglomeracje miejskie, ale również ośrodki mniejsze i średnie, takie jak Wałbrzych. I ta decyzja, która również jest decyzją polityczną, ja mogę tak jako poseł powiedzieć, jest właśnie dowodem na to, że o takie miasta jak Wałbrzych rząd Prawa i Sprawiedliwości dba. Bardzo się cieszę, że dzisiaj rozmawiamy o największej od dziesiątków lat inwestycji tutaj w subregionie wałbrzyskim. Jest to inwestycja na prawie 400 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to prawie 300 milionów złotych. To jest największy projekt, który do tej pory będzie realizowany tutaj w subregionie wałbrzyskim. I faktycznie jako osoba odpowiedzialna w Polsce za fundusze europejskie, jako pełnomocnik pani premier za fundusze europejskie, miałem przyjemność postawić ten tak zwany ostatni stempel na liście projektów, które otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej właśnie na budowę tego typu przedsięwzięć infrastrukturalnych. W skali kraju to 16 projektów, które otrzymują w tej chwili dofinansowanie. Obwodnica Wałbrzycha to jeden z największych projektów w ramach tej listy, w ramach listy projektów, które otrzymują dofinansowanie.